Spotkaliśmy się z panem Piotrkiem Pawłowskim w archiwum sandomierskim. Chcemy porozmawiać o święcie zbliżającym się, czyli 11 listopada. Chcemy spróbować przedstawić sytuację, która się zdarzyła w Sandomierzu właśnie w tym terminie około 18, przed i może troszkę po 18 listopada 1918 roku. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak pan kojarzy? Wiem, że pan pisał artykuły, prawda, na ten temat. Tutaj nawet mamy jeden taki z miesięcznika Sandomierz. To bardzo dobrze zatytułowany w rocznicę niepodległości. Czyli to jakby jest rocznica, która za dwa dni będzie obchodzona uroczyście w Sandomierzu i w całej Polsce. No to proszę bardzo wypowiedzieć. Zanim przejdę do samych dni tych, których Sandomierz odzyskał niepodległość, wspomnę troszeczkę o wcześniejszej historii październikowej, trochę wcześniejszej sytuacji, w jakiej znajdował się Sandomierz. Sandomierz od ponad 3 lat znajdował się pod tak zwaną okupacją austriacką. Austriacy pozwalali mieszkańcom miasta na działalność w przeróżnych stowarzyszeniach, pozwalali na obchody uroczystości świąt państwowych, polskich z jednej strony, natomiast z drugiej strony niesamowicie eksploatowali miasto. To znaczy, począwszy od rekwizycji poprzez różne daniny, jakie mieszkańcy miasta musieli płacić na rzecz okupanta austriackiego. Nie tylko, pozwolę sobie dodać, zwłaszcza w pierwszym okresie, prawda, w roku 14, kiedy były te przepychanki między wojskami rosyjskimi i austriackimi, no byli okrutni momentami. Przecież zdarzały się wręcz rabunki, rozboje, niszczyli na przykład nasze dziedzictwo. Wiem, że pamiętam z opowieści pań bibliotekarek, które miały wiedzę troszkę większą, że biblioteka macierzy szkolnej, która funkcjonowała w Sandomierzu od 1906 roku, prawda, została zniszczona, zrabowana, tam były plany, były mapy unikalne, ale to wiadomo, no to Austriacy nie byli tacy święci, prawda? Jakby się, mało tego, tego wojska było dosyć dużo w Sandomierzu. Kwaterowali oficerów i żołnierzy w prywatnych mieszkaniach i tak dalej. Ale to myślę, że to jest na inną okoliczność, żebyśmy tam rozpatrywali tak dokładnie. Jest, tak. Ale a z tych, jeśli chodzi o te tak zwane o kontrybucji. To już była ta straszliwa kontrybucja. To powiedz o tej kontrybucji. No, wojska austriackie nałożyły na miasto kontrybucję w wysokości 20 tysięcy marek, niewyobrażalnej kwoty. Koron chyba, czy to marki? Marki. Jak to tego marki? No, nieważne. Już w austriackiej walucie, prawda? Tak jest, oczywiście, że tak. No ale pomógł mi pan przejść do samego końca października 1918 roku. Przypomnij sobie, jaka była sytuacja w mieście. Dobrze pan powiedział, że w Sandomierzu stacjonowała dosyć duża ilość wojsk austriackich, ponieważ garnizon austriacki liczył w tym okresie w Sandomierzu liczył około 1000 żołnierzy i oficerów. Czyli sporo. Z tego za 5% stanowili Polacy. Czyli poddani Franciszka. Tak jest. No, trzeba mieć świadomość, że armia austriacka była wielonarodowa, prawda? Tak, tak. Wśród żołnierzy armii austriackiej stacjonujących w Sandomierzu byli i Czesi, i Węgrzy, Austriacy, Polacy też w liczbie około 5%. Tak. Jeśli jesteśmy przy Polakach, to ja chcę powiedzieć, że mój dziadek, czyli ojciec mojej mamy,
brał udział w tej krwawej bitwie tutaj, to był wrzesień 14 roku pomiędzy Austriakami, czyli też Polakami w pewnym procencie i wojskiem 72 pułku piechoty Tulski, zwanym Tulskim, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że dziadek był ranny w tej bitwie, to się odbywały te walki koło kościoła świętego Pawła, prawda? Tam zresztą jest taki symboliczny krzyż mniej więcej w tym miejscu. I mój dziad Janek, Jan Adamski, dziadek mój, że tak powiem rodzony, był ranny. I na szczęście zdołał się, to był wrzesień, jak wiadomo, jeszcze nie było mrozów, były gnojowniki, bo tam były też gospodarstwa jakieś i on się zakopał, schował się po prostu, bo dobijano. Jedna i druga strona dobijała rannych, nie chcieli brać rannych. I dzięki temu się ocalał i przyszedł nocą, szedł na piechotę do Ożarowa, czyli do miejsca swojego rodzinnego i tak. Także to jest taka moja osobista historia. Także dla mnie ta historia nie jest historią taką abstrakcyjną, tylko to jest rodzinna sprawa. Wracając do tej sytuacji militarnej, jaka wówczas w Sandomierzu panowała, trzeba wiedzieć, że ze strony polskiej można było liczyć na oficerów armii austriackich, których wykaz znajduje się tutaj. W skład sił polskich weszli także członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, POW, a również przebywający tu od początku października żołnierze korpusu generała do Bogumilskiego. A, jedna. Tak, ale i tak można powiedzieć, że wojska polskie w stosunku do pozostałych żołnierzy austriackich to zaledwie 5-8%. Także jako sojusznicy, prawda? Tak jest. Ale to już było w końcowej fazie. Ja przedstawiam sytuację, w jakiej znalazły się wojska polskie tutaj. Czyli strona polska, jaką miała siłę, jaką siłę mieli Austriacy. Tak. No i teraz ja bym jeszcze powiedział tylko tak, że z tego co wiem, bo troszkę się przygotowywałem do naszej rozmowy, to wynotowałem sobie, bo mamy przecież co nieco jest napisane w dziejach Sandomierza w czwartym tomie, prawda? Jest taki pierwszy artykuł, który się nazywa listopad 1918, przejęcie władzy z rąk okupantów. No i tutaj padają nazwiska, prawda, podporucznika Orskiego, który w asyście członków jednego z oddziałów POW, a powiem, że to POW działało już od 1916 roku, z tym, że później się uaktywniło, prawda, bo pozwolono. I wśród tych swobód, powiedzmy, to było między innymi... To znaczy, panie Zbyszku, nie do końca. Nie pozwolono na działalność takiego stowarzyszenia piechu. Aha, tak to było nazwane. W skład tego stowarzyszenia wchodzili między innymi członkowie sandomierskiej POW. Natomiast począwszy od stycznia 1918 roku, Austriacy zapoczątkowali dosyć poważne represje w stosunku do działaczy stowarzyszeń nielegalnych, między innymi w stosunku do działalności POW sandomierskiej. Ale to było związane z działaniami wojennymi, które oni... Tak. I tutaj też Prusacy się dobierali do sandomierskiej. Tutaj mamy na przykład obwieszczenie w sprawie rozwiązania tajnych stowarzyszeń, związków i organizacji. Podpisał to obwieszczenie pułkownik Adam Szalek, komendant powiatu. Może Piotrze przeczytaj tam fragment tego. Wskutek rozporządzenia CIK Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce podaje się do powszechnych wiadomości, co następuje. Wszystkie istniejące przez CIK władze niezatwierdzone stowarzyszenia są nielegalne i wzywa się je do natychmiastowego zawieszenia swych czynności. Udział w takich stowarzyszeniach
wzywanie do wstępowania, jednanie członków do takich stowarzyszeń, jak również kontynuowanie czynności przez niezatwierdzone lub przez władzę rozwiązane stowarzyszenia będzie ścigane w myśl paragrafów 552, 553 Wojskowego Kodeksu Karnego. W myśl tychże paragrafów oskarżeni zostali również członkowie i aresztowani członkowie sandomierskiej PW. To obwieszczenie jest datowane na 10 kwietnia 1918 roku i podpisał CIK komendant powiatu Adolf Szaler. W randze jest podpułkownika, pułkownika. No. Komendant powiatu. A ja wiem, że później był rozbrojony bardzo tak, był łagodny. Tak, oczywiście, że tak. Czyli już okupanci mieli, że tak powiem, natomiast troszeczkę pogonionego kota. Powiem tyle, że wiedzieli, że przegrają tą całą batalię i tak dalej. To widać wojnę. Zresztą po dokumentach magistratu i Rady Miasta Sandomierskiej, prawda? Tam nie ma wielkiego odbicia tego, co nas będzie czekać, prawda? Traktowali to radni i władze miasta jako rzecz normalną, czyli spodziewano się od dłuższego czasu upadku państw zaborczych. Wspomniałeś o Radzie Miasta, to ja dodam, bo to może większość nie wie, że pierwszym właściwie takim wybieralnym po okresie moskiewskim, rosyjskim, prawda, był Sylwester Więckowski, nauczyciel Polak, który uczył języka polskiego. Jeśli dochodzimy do samorządu i Rady Miasta, to muszę tu sięgnąć troszeczkę wcześniej, mianowicie w 1916 roku Sandomierz, wzorem miast galicyjskich, otrzymał samorząd miejski, wzorowany na innych miastach Galicji. No i ja dodam jeszcze też, że pozwolono na rozwój polskiego szkolnictwa. Powstało w 1915 roku, czyli jeszcze wcześniej, rok wcześniej, zaraz jak objęli tutaj rządy w Sandomierzu i w powiecie w ogóle i w całej tutaj części tej okupowanej przez Austriaków, prawda? Gdzie te władze te okupacyjne mieściły się w Lublinie, ale tutaj pozwolono na utworzenie konsorcjum, czyli gimnazjum męskiego. Wśród tych założycieli było duchowieństwo, byli ziemianie i był również, jeżeli dobrze pamiętam, Aleksander Patkowski, nauczyciel, wspaniała postać, mój guru, proszę Państwa. To jest dla mnie wzór człowieka, obywatela, zamordowany przez Niemców. Ale nie tylko to, nie tylko szkolnictwo, mianowicie od 1917 roku działają również Królewsko-Polskie Sądy Pokoju. Czyli również sądownictwo stało się sądownictwem polskim w Sandomierzu. Proszę Państwa, no tutaj można by długo mówić jeszcze o tych sprawach, ale ja jednak posłużę się tutaj pewnym odnalezionym w moim archiwum materiale dotyczącym obywatela sandomierskiego, pana Jana Pakulskiego, przepraszam, albo był też Pikulski, ale to inna sprawa jest, który urodzony w 895 roku, czyli wtedy miał 5 plus powiedzmy 18, 20 parę lat, prawda? 23. Tak, 23 dokładnie, tak. Tak, proszę Państwa, tutaj pan Jan Pakulski opisał w swoich wspomnieniach no, różne rzeczy. Nie będę może tego, bo tu jest tego sporo, to będzie na inną okazję. W każdym razie potwierdza pewne rzeczy, pisze o tym, jak co tu się działo w Sandomierzu w roku 18. Że właśnie to POW później rozbrajało tych żołnierzy, prawda? Mało tego, pana Szalera, który tutaj taki był, tym pułkownika, odebrali mu nawet, po prostu był jak baranek bardzo łagodny i się nie stawiał, prawda? Już ta władza, wiedział, że utracił władzę. Zajęli koszary oczywiście,
bo w tych koszarach, które tutaj były najpierw, to były chyba te, ale to były inne rodzaje koszary, nie te, które w tej chwili mamy w Sandomierzu przy Mickiewicza, tylko były mniejsze tutaj jakieś. To była ta straż graniczna, najpierw rosyjska, później weszli tam w to Austriacy. I później pan Pakulski, przepraszam, no poszedł, to nie skończyło się tak wszystko łagodnie, jak wiemy, prawda? Odzyskaliśmy niepodległość. Była euforia olbrzymia, ta Rada Miasta zachęcała, żeby dekorować domy flagami już polskimi, balkony i tak dalej, spotkania były robione. No była euforia, jak to po odzyskaniu niepodległości, ale przecież później jeszcze mieliśmy sprawę Lwowa i pan tutaj Pakulski się zapisał już do wojska, tworzono zresztą taką formacje wojskowe i tam niestety uległ, jakby został raniony w okolicach oka i później stracił to oko, był inwalidą trzeciego. Ale to o tym może innym razem, bo jeszcze zdążymy coś opowiedzieć. No, rozprzężenie w armii austriackiej, wśród żołnierzy austriackich było ogromne. Pod koniec października narastały rabunki. Buntem grozili żołnierze ukraińscy służący w tym garnizonie sandomierskim, dlatego też zdecydowano się przyspieszyć i dokonać rozbrojenia Austriaków, czy zmusić do poddania Austriaków. Dlatego też nastąpiło to w nocy, w zasadzie z 2 na 3 listopada 1918 roku. Inaczej przejęcia władzy od okupanta austriackiego dokonano. Żołnierze polscy reprezentujący na przykład garnizon austriacki, oficerowie polscy, którzy służyli w garnizonie austriackim stacjonującym w Sandomierzu, ale również członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, jak też żołnierze i oficerowie generała Wojciecha Muśnickiego. Wspólnymi skąd się wziął dobór Muśnicki tutaj w okolicach? Przybył tutaj 8 października, na początku sierpnia 1918 roku. Tutaj mamy na przykład pismo Komisji Wojskowej Warszawskiej podpisane przez pułkownika Janusza Kisa, w którym zwraca się do prześwietnego magistratu miasta Sandomierza z prośbą o wygospodarowanie lokalu, który by spełniał warunkom przyjęcia na swoje pokoje generała i jego oficerów. Muśnickiego. Tak, generała. To już było po tym kryzysie przysięgowym, prawda? Tak. Dosyć. Także, że skład żołnierzy polskich, którzy przejęli władzę, był dosyć szeroki. Nie tylko POW, ale również żołnierze i tak dalej, i tak dalej. Pozwolisz, Piotrze, natomiast dowódcą mieli uczynić najstarszego stopniem oficera polskiego służącego w armii austriackiej. Jednakże ten nie sprzyjał sprawie polskiej, dlatego też zdecydowano się, i tu trzeba koniecznie zapamiętać to nazwisko, tak, aby dowództwo polskiej armii przejmującej władzę od żołnierzy austriackich był doktor, porucznik doktor Kański. Kański, tak, to nazwisko jest w tych dziejach Sandomierza wymienione. Może teraz jest pora, żeby coś podać, konkretnie parę nazwisk. To ja może przeczytam. Proszę bardzo. Tu mamy, to jest w zbiorach oczywiście archiwum, tak. Spis oficerów zamieszkałych w Sandomierzu. Nie ma niestety tutaj dat, ale to nie szkodzi. Ważne są nazwiska. To jest początek listopada 1918 roku. Więc tu jest kapitan Jan Królikowski. I tu nawet są podane, gdzie mieszkali. Ulica Rynek. A właściciel Hotel Krakowski. To był żydowski hotel, z tego co ja wiem. Porucznik
czy podporucznik Barchanowski Tomasz, u Wilczka, też u Izraelity zamieszkał. Stanisław Gołębiowski, podporucznik, to jest wielu tych podporuczników. Był też Preissner Stanisław, żonaty, tu niektórzy byli stanu wolnego, inni byli żonaci, Browarna 7 w Dworku Karpińskich, proszę bardzo. Sandomierzanie wiedzą dokładnie, jakie to są miejsca i tak dalej. No, podporucznik Jabłoński Roman, stanu wolnego, Zamkowa 3 u Ostromeckiego, a to jest bardzo ciekawa postać, to był właściwie taki spolonizowany Rosjanin, prawnik. Prawda? Roman Nowotny, no ten to ma takie chyba troszkę czeskawe chyba, tak? Nowotny. Nowotny, tak. Nadkackiej u Kuczyńskiego. Jaworski Stanisław, żonaty i dwoje dzieci już miał podporucznik. Turzański Zygmunt, stanu wolnego, katedralna u Świstowskich, oto kamienica za katedrą zaraz, tak. Michał Popławski, podporucznik w Rynku. No, ja myślę, że to był jednak syn aptekarza albo jakiś kuzyn. Franciszek Szewczyk, żonaty, ale ten wyjechał chyba szybko jakoś. Nie spodobał mu się Sandomierz. Marian Czerny na podwalu u Bryłów. Kazimierz Husiatyński. Norbert Weichert. Czy Weichert? Weichert, bo był taki prezydent Weichert chyba, czy Weichert. To nie, to nie. W Sandomierzu też, w 1914 roku. No i Jerzy Ożarowski, stanu wolnego. No to tyle. Po złożeniu broni przez Austriaków władzę w Sandomierzu przyjęło polskie dowództwo w Nacu z doktorem porucznikiem Chańskim na czele. I wtedy się zaczęła się tworzyć polska administracja. I tutaj tak mamy na przykład pismo polskiego starostwa w Sandomierzu, podpisane przez Jana Łukoszańskiego. Który chyba później, to jest jako komisarz Ludowel, ale on został dyrektorem gimnazjum męskiego. Tak, a przed nim tą funkcję pełnił, tego komisarza Ludowego pełnił dr Krawczyński. Krawczyński. Ten nasz późniejszy dyrektor szpitala i poseł, prawda? No, dobrze, proszę Państwa, także trochę się zachowało różnych dokumentów. To znaczy, mogę coś powiedzieć o dokumentach. Jak najbardziej. Nie zachowała się w aktach miasta żadna relacja, żadne sprawozdanie z samego faktu przejęcia władzy w mieście. Dowiadujemy się o tym ze źródeł pośrednich, tego typu jak z artykułu zawartego w jednodniówce 4. Pułku Saperów w Sandomierzu, czy też ze sprawozdania, które złożył właśnie doktor porucznik Kański. To sprawozdanie znajduje się w zasobach archiwum, Centralnego Archiwum Wojskowego. Proszę Państwa, no, oczywiście wieść o tym, która dotarła do wszystkich Polaków, była jaka wielka wieść i wiadomość, że marszałek Józef Piłsudski przyjechał na dworzec Wileński w Warszawie z Magdeburga i że Rada Regencyjna mu przekazała pełnię władzy. Ale tu trzeba powiedzieć o naszym tutaj sprawie sandomierskiej. Kto mu przekazywał właściwie formalnie władzę? Nasz sandomierski rodak, prawda? Kazimierz Świeżyński? Nie, jak on miał na imię? Ten, który był dwutygodniowym przewodniczącym, czy prezesem, czy Rady Regencyjnej. Czyli to był rodzaj takiego tymczasowego rządu, prawda? Rada Regencyjna. I po prostu było przekazanie wspaniałe i tutaj mamy dokument, tak? Tak, jest. Już 12 listopada 18 roku, gdzie marszałek, czy naczelnik, wtedy to on właściwie był określany jako naczelnik, prawda? Józef Piłsudski
po prostu, no jak wszyscy chyba wiedzą, Polacy świadomi, znający trochę historię swoją, 11 listopada przyjechał pociągiem z Magdeburga nie marszałek, tylko naczelnik Józef Piłsudski, któremu przekazano pełnię władzy. I właśnie tutaj mamy dokument swego rodzaju, niestety bez autografu naczelnika Józefa Piłsudskiego, który brzmi w ten sposób, że Rada Regencyjna, czyli ten tymczasowy rząd, prawda, który tylko miał chyba 2 tygodnie swojej działalności, zwróciła się w dniu 11 listopada 1918 roku do mnie z prośbą o podjęcie się utworzenia rządu narodowego, w którego ręce gotowa jest złożyć swą władzę. I tak to zrobiła. Porozumiałam się również z tymczasowym rządem ludowym Republiki Polskiej w Lublinie, czyli to był Moraczewski, czy ten drugi. Postanowiłem wezwać przedstawicieli stronnic politycznych celem poznania ich zapatrywania się na tę sprawę. J. Piłsudski, miejsce pieczęci, czyli to jakąś pieczęć swoją. I to jest dokument, który datowany jest Warszawa dnia 12 listopada 1918 roku. I tutaj w archiwum się to znalazło w Sandomierskim. Proszę Państwa, no naprawdę tu jest jeszcze jeden dokument, który jest takim pismem, czy afiszem, prawda, Rady Redencyjnej do Narodu Polskiego. To jest datowany chyba, tu jest 11 listopada. Też 11 listopada 1918 roku, czyli wszystko aktualne, prawda. I tu jest treść następująca. Wobec grożących niebezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich i jej podległych brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna zgodnie ze swoimi poprzedniemi doświadczeniami zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej tegoż rządu narodowemu obowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy. I tu mamy w podpisach arcybiskup Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Książę Lubomirski i Józef Piłsudski, czyli to był rodzaj dokumentu, prawda? I przekazania władzy. Przekazania władzy, pełni władzy i cywilną władzę i wojskową, prawda? Brygadierowi, wtedy nazwano, wtedy był brygadierem. Tak się sam określał i tak. No, o jego dokonaniach. I tutaj ja muszę dodać, proszę Państwa, jedną rzecz, że nasz brygadier, później naczelnik państwa i tak dalej, marszałek Józef Piłsudski jest honorowym mieszkańcem miasta, obywatelem Sandomierza, proszę Państwa, w 1934 roku przed śmiercią, która nastąpiła, jak wiadomo, 12 maja 1935 roku, pojechała Rada, bo już był chory, pan marszałek Piłsudski, pojechała do Belwederu i on się zgodził przyjąć, prawda, to honorowe obywatelstwo. Mało tego, zgodził się, żeby bulwar nad Wisłą był nazwany jego imieniem. Proszę Państwa, także że tu musimy o tym pamiętać. A jeszcze jest jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, że 5 grudnia się urodził, proszę Państwa. Czyli kolejna będzie okazja do świętowania, o czym miasto Sandomierz niestety zapomina, że ma takiego wspaniałego, honorowego obywatela i trzeba również pamiętać o nim nie tylko 11 listopada, może i w innych jeszcze okolicznościach i również w momencie jego urodzin, czyli 5 grudnia.
przed Mikołajem, tak? Tak jest. Proszę Państwa, także jest dużo ciekawych rzeczy, które są związane z tą naszą narodową rocznicą odzyskania niepodległości. To już jest 98, jeśli dobrze policzyłem. Za 2 lata będzie 100. rocznica i trzeba pamiętać o tych rzeczach. Trzeba szanować tak wybitnych Polaków, jakim był Józef Piłsudski, pamiętając oczywiście o naszym drugim honorowym obywatelu, czyli Janie Pawle II, prawda? Co myślę, że powinno być znane wszystkim. Dziękuję, dziękuję Panie Piotrze za, dziękuję. Dziękuję. Za udział tutaj w naszej rozmowie i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia rozmowa. Tak jest.